Cześć, dzisiaj znowu w plenerze, tak na szybko wpadam. Tutaj takie fajne pole rzepaku koło mnie rośnie. I pomyślałam, że nagram jakiś szybki film, a już uda mi się coś ciekawego powiedzieć. Bo tak sobie myślę, że teraz jestem w takiej fajnej, idealnej chwili. I jest mi fajnie, więc powiem trochę na temat tu i teraz i tego, jak my sobie żyjemy w teraz i nie myśląc o tym, co było i nie przejmując się tym, o co będzie. Możemy sobie naprawdę fajnie żyć i mieć te fajne chwile i każda chwila może być inna, jedna lepsza, druga gorsza, ale jeśli sobie żyjemy w teraz, to tych chwil jest zdecydowanie, zdecydowanie więcej tych fajnych, bo o co tutaj chodzi, że tak naprawdę każda chwila jest dokładnie taka, jak ma być, no bo nie ma innej opcji, bo skoro ta chwila już taka jest, no to coś ją spowodowało, jakieś nasze wcześniejsze decyzje, jakieś wydarzenia, no i ona sobie jest, jaka jest. I nie ma takiej opcji, żeby ta chwila w tym momencie się zmieniła. Także wszystko inne poza próbą akceptacji tej chwili jest po prostu no, czymś dziwnym, absurdalnym wręcz i nie ma co walczyć z tym, co jest. A co dzieje się właśnie, kiedy my nie walczymy z tą chwilą i sobie ją akceptujemy taką, jaką jest, nawet jeśli ona nie jest taka, jakbyśmy chcieli ją widzieć, no to jeśli my akceptujemy to, w jakiej my teraz jesteśmy chwili w sytuacji, no to zyskujemy dużo, dużo większą energię do tego, żeby coś zmienić i też możemy zacząć zmieniać to właśnie w tej chwili. No bo jeśli my jesteśmy obecnie no, niezadowoleni z czegoś i się czymś zamęczamy, myślimy o przeszłości, przyszłości, zamartwiamy się w tej chwili, teraz, no to w tej chwili, teraz nie mamy możliwości zmiany, bo tak naprawdę nasze życie jest tylko teraz, jest tylko tą chwilą, właśnie tą chwilą, w której jesteśmy. Waszym życiem jest teraz ta chwila, że mnie słuchacie, tak? Nie ma tak naprawdę nic poza tym. I tylko tą chwilę możemy sobie albo zaakceptować, albo z nią walczyć. Jeśli my sobie walczymy z tą chwilą, no to po pierwsze czujemy się tutaj źle, czujemy się beznadziejnie, a po drugie nie mamy szansy w tej chwili nic zmienić, a zmiana może nastąpić tylko w tej chwili. No bo jak często wspominam, nasze życie jest tylko tą chwilą i no bo oprócz tej chwili nic nie ma, tak? Przeszłość już nie istnieje, bo to coś było, to są jakieś zapisy w naszej głowie, tak? Nasze wspomnienia, a przyszłość jeszcze nie istnieje. A jeśli ta przyszłość się pojawi, to ta przyszłość będzie też tylko chwilą, w której my się znajdziemy w chwili obecnej i dlatego nasze życie właśnie się mówi, że jest tylko teraz, bo przyszłość to też są jakieś nasze wizje, projekcje i to nie istnieje realnie. Więc jeszcze raz mówię, że nasze życie jest tylko teraz, więc warto, co by nie było, po prostu zaakceptować to, co jest, na przykład ten kaptur, który się nie układa totalnie, śmieję się, zaakceptować to, co mamy w tej danej chwili, a poprzez tą akceptację dajemy sobie po prostu energię i siły do zmiany, jeśli nam ta sytuacja obecna nie odpowiada, ale tak jak mówię, no ona jest jaka jest, ta chwila jest jaka jest, nie może być inna, jest dokładnie taka, jak ma być, ale możemy ją zmienić właśnie poprzez to, że ją zaakceptujemy i damy sobie siłę do dalszych zmian i dalszego działania. Więc też tak się dzieje, że jeśli my akceptujemy sobie coraz więcej tego teraz, w którym się znaleźliśmy, no to akceptujemy to życie takim, jakim ono jest. No i z tego miejsca możemy powodować jakieś zmiany. Jeśli my to teraz, ciągle, non-stop, dniami, nocami, miesiącami, latami, my tego teraz nie akceptujemy i walczymy z tym teraz, no to nasze życie będzie wieczną walką z tym, co jest. Z tym, co jest, jakie ma być, no bo jest takie, a nie inne z różnych powodów. I jeśli my jego nie zaakceptujemy, to nasze życie stanie się wieczną walką i będzie nam tutaj po prostu źle. Jeśli my postaramy się zaakceptować to, co się z nami dzieje w danej chwili, to, co się wokół nas dzieje,
to już nie skupimy energii na walce z tym, co jest, tylko skupimy naszą energię na możliwościach, jakie mamy i na tym, jak możemy zmienić tą naszą sytuację tutaj, teraz, chwila po chwili, żeby to nasze teraz w przyszłości było dużo lepsze i takie, jak my chcemy, żeby ono było. Także jeszcze raz podkreślam, nasze życie jest chwilą, jest, moje życie to jest teraz tutaj, to, że stoję sobie na tym polu i do Was mówię i to jest moje życie i jeśli my to teraz się z nim jakoś nauczymy żyć fajnie, tak, że nie będziemy walczyć z tym, co jest, no to z każdą chwilą nasze życie się zacznie zmieniać, będzie nam dużo, dużo fajniej i zauważymy, że w tym teraz, jeśli my się skupiamy i akceptujemy to, co jest, zaczynamy dostrzegać też dużo, dużo więcej fajnych rzeczy, bo nie skupiamy się na tym, co nas tu męczy, z czym warto walczyć, tylko skupiamy się na tych możliwościach, które gdzieś tam przed nami stoją i w spokoju możemy sobie wybierać to, co nam odpowiada i budować sobie to życie po swojemu i ciągle na nowo. I te nasze chwile teraz, w przyszłości będą już coraz bardziej takie, jakie chcielibyśmy, aby one były. No i właśnie kluczem do wszystkiego jest ta akceptacja i brak walki, bo to jest tak, że jeśli my walczymy, jeśli my się czujemy źle i ciągle się zamartwiamy i myślimy, jak to nam jest beznadziejnie, no to cała nasza energia życiowa, wszystkie myśli, cały nasz potencjał ląduje w śmieciach, bo my po prostu nic z nim nie robimy, tylko go marnujemy. Jeśli my powiemy, dobra, jest tak, jak jest, jest beznadziejnie w tej chwili, ale co ja w tej chwili mogę zrobić, żeby te następne chwile, następne to moje teraz, czyli moje życie tutaj na tym świecie było coraz lepsze. No i tak miałam kiedyś, że właśnie jak sobie uświadomiłam, że moje życie jest tylko teraz, bo to, co było, no to już nie istnieje, tak? A to, co będzie, jeszcze nie istnieje. I że tą przyszłość, moje chwile teraz, w przyszłości, ja sobie buduję dokładnie teraz, na przykład stojąc na tym polu, no to moje życie zaczęło się diametralnie zmieniać z dnia na dzień, bo wykorzystuję coraz więcej tych chwil teraz po to, aby coś było fajniejszego w przyszłości, coś się zmieniło i nie walczę już z tym, co mi się nie podoba. Nie zamartwiam się jakimiś sprawami niepotrzebnie, które są, no i są i po co ja mam o tym myśleć, mogę tylko myśleć, jak je zmienić w tej chwili, żeby się wszystko zmieniło na tak, jak bym to chciała widzieć. Także to taka szybka wrzuta tutaj z pola rzepakowego i mam nadzieję, że coś z tego krótkiego filmu wyciągniecie i że coś słychać, bo pada deszcz i ten wielki kaptur ciągle szeleści. Także dzięki i do następnego filmiku.